Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. To hasło słyszał każdy fan Fallouta. Każdy też spotkał się z tajemniczymi kryptami, które w świecie gry uchronić miały garstkę wybrańców przed wojenną pożogą. Nie każdy jednak wie, że każda z nich miała również pełnić inną, bardziej mroczną rolę. Krypty to sieć schronów zbudowanych przez firmę Vault Tech w ramach projektu Safe House. Reklamowane były jako sposób na uratowanie cywilizacji od wojny atomowej. W rzeczywistości powstały jednak jako forma społecznego eksperymentu prowadzonego przez rząd USA i właścicieli firmy Vault Tech. Wiele krypt miało z góry ustalone przez eksperymentatorów przeznaczenie. Wybrałem dla Was 10 najciekawszych, moim zdaniem, przykładów, które sobie omówimy. Materiał może zawierać małe spoilery z gier Fallout 3 i Fallout 4. Krypta 12. W tej krypcie wadliwy mechanizm drzwi miał wystawić mieszkańców na działanie promieniowania. W efekcie część z nich umarła, a część zmieniła się w gule, które później założyły miasto Necropolis, do którego mogliśmy się dostać w pierwszym Falloutie. Krypta 27. Celowo ulokowano w niej aż 2000 mieszkańców, mimo że jej maksymalna pojemność to 1000 osób. Lokalizacja tej krypty jest nieznana, nie została również przedstawiona w żadnej z gier serii. Krypta 112. Mieszkańcy zostali uwięzieni w rzeczywistości wirtualnej, przedstawiającej utopijne społeczeństwo. Symulacja okazała się jednak zbyt dobra i stała się jedyną rzeczywistością dla rezydentów, z której nie chcieli się oni uwolnić. Znajduje się na stołecznych pustkowiach i jest częścią fabuły Fallout 3. Krypta 69. I numer w tej krypcie nie jest przypadkowy, ponieważ jest to schron zamieszkany przez 999 kobiet i jednego mężczyznę. Dokładnie na odwrót wyglądała sytuacja w krypcie 68, gdzie było 999 mężczyzn i jedna kobieta. W tych kryptach ta jednostka nie mogła na pewno narzekać na powodzenie. Status i lokalizacja obydwu krypt jest nieznana, choć krypta 69 miała pojawić się w anulowanej grze Fallout Van Buren, pojawiła się również w oficjalnym komiksie Fallouta 3. Krypta 106. 10 dni po zamknięciu krypty do klimatyzacji wpuszczono duże ilości silnych środków psychoaktywnych. Gdy trafiamy do krypty w Fallout 3, możemy natknąć się na kilku ocalałych jeszcze mieszkańców, którzy natychmiast zaatakują gracza. Bohater również pada ofiarą narkotyków, czego efektem są halucynacje. Umiejscowiona jest na stołecznych pustkowiach, stosunkowo niedaleko krypty 101. Krypta 95. Vault Tech stworzyło kryptę 95 w celu wyleczenia ludzi z uzależnień od chemikaliów. Z tego też powodu wszyscy rezydenci tej krypty byli uzależnieni od alkoholu lub narkotyków. Po 5 latach leczenia jeden z pracowników Vault Tech rozmieścił w krypcie ukryte wcześniej narkotyki w celu sprawdzenia zachowań mieszkańców. Według danych z terminali program wyleczenia przechodził pomyślnie przez pierwsze lata. Natomiast po rozmieszczeniu narkotyków większość mieszkańców powróciła do starych nawyków, co doprowadziło nawet do niszczenia rodzin, które mieszkańcy zdołali utworzyć w trakcie eksperymentu. Pojemnik z narkotykami i alkoholem można odnaleźć w jednej z łazienek w części mieszkalnej krypty. Większość mieszkańców zginęła w krypcie przez zamieszki związane z narkotykami, zanim przybyli tam strzelcy. Przez fanów często określana jest najstraszniejszym miejscem w uniwersum. Do krypty trafiamy w Fallout 4, a zbudowana została w okolicach Bostonu. Krypta 53. Większość sprzętu została tu stworzona tak, aby psuć się co kilka miesięcy. Naprawy przez swą trudność miały maksymalnie stresować mieszkańców. Krypta znajdowała się w Oklahomie i nie była przedstawiona w żadnej z gier. Krypta 75. Przy tej krypcie zatrzymajmy się na dłużej. Naukowcy mieli za zadanie wyhodować tu idealne obiekty ludzkie o bardzo wysokiej wytrzymałości, sile, a także inteligencji i dobrym oku. Nie bardzo wiadomo, dlaczego właściwie chciano to zrobić. W terminalach przejawia się nazwisko Stanislausa Brauna, który prawdopodobnie miał wpływ na tworzenie krypt. Dzieci, które ukończyły 18 rok życia, zostały wcielone do personelu naukowego lub zabijane po ceremonii wyjścia na powierzchnię. Oczywiście żadno z nich tak naprawdę nie wyszło. Dzieciom wmawiano, że mają ćwiczyć i uczyć się najlepiej, by bronić ludzi na powierzchni przed bandytami.
terminalu asystenta można wyczytać, że dwóch wychowanków krypty planowało rebelię. Podkradali amunicję ze strzelnicy i proch. Prawdopodobnie to oni stali też za podpaleniem archiwum w krypcie, co spowodowało awarię zamków. Po wejściu do środka widzimy leżącą na podłodze sporą ilość szkieletów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że naukowcy zostali zabici przez swoich wychowanków. Nie wiadomo, co stało się z dziećmi po ucieczce z krypty. Być może jakaś część z nich wstąpiła do strzelców, stąd też to ugrupowanie znało lokalizację krypty 75. Znajduje się ona we wspólnocie, a trafiamy do niej w Falloutie 4. Krypta 76. O niej nie można tu nie wspomnieć. Podobnie jak krypta numer 8 miała być obiektem kontrolnym, który miał przetestować świat zewnętrzny po określonym upływie czasu. Kryptę 8 otworzono po 10 latach i przy pomocy zestawu GEC wzniesiono Vault City. Znajdowała się w północnej Kalifornii i natknęliśmy się na to miasto w Falloutie 2. Krypta 76 miała natomiast być otwarta po 20 latach, jednak z niewiadomych przyczyn pozostała zamknięta o 5 lat dłużej. W wyniku jej otwarcia powstało wiele bugów i nasiliła się złość fanów serii. A tak serio, to nie znalazłem wzmianki o tym, co udało się osiągnąć dzięki temu eksperymentowi, ale sama krypta została umiejscowiona w zachodniej Virginii, a na wzmianki o niej natykamy się w Falloutie 3, Falloutie 4, no i oczywiście jest tytułową kryptą w Falloutie 76. Krypta 0. Krypta 0 była kryptą rządową. Naukowcy zamknięci w tej krypcie mieli kontrolować eksperymenty przeprowadzone w pozostałych jednostkach. Znajdowała się tam także sztuczna inteligencja stworzona na bazie zakonserwowanych umysłów zmarłych geniuszy, którzy mieli we współpracy z żyjącymi jeszcze naukowcami zbudować po wojnie nowe społeczeństwo idealne. Niestety z powodu cięć budżetowych doszło do pewnych błędów, a androidy z krypty Zero zamiast wprowadzić porządek na pustkowiach zaczęły mordować żywych ludzi. Historię tę poznaliśmy w Fallout Tactics, więc może być ona uznawana za niekanoniczną. Jednak zdecydowałem się na umieszczenie jej w tym materiale. Krypta Zero zbudowana została na górze Cheyenne. Oczywiście wszystkich krypt jest o wiele więcej i niemal każda była pionkiem w grze Vault-Tec i rządu Stanów Zjednoczonych. Uniwersum Fallouta pełne jest ciekawych i mrocznych smaczków, które odkryć można przeszukując komputery i czytając dokumenty znalezione w grach. Dajcie znać, czy film się Wam podobał, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa!